Spotkaliśmy się dzisiaj na naszej uroczystości związkowej, czyli to jest 30-lecia jubileuszu. Przy mnie akurat w naszej sali jest zacne grono związkowców. Ja jestem jako prezes w tej kadencji Leszek Robak. Moje nazwisko Marian Urbania. Jestem wiceprezesem tej kadencji. Do związku należy już 30 roków. Na samym początku, jak tu przyjechał Józef Staszel z t-shirtem Zakładaj Związek, to strasznie byłem rot, dlatego, że uczył mnie tujca jeszcze w Uralskiego w szkole w Mechaniku w Nowym Torgu. Moje imię Małgorzata Tokarczyk i jestem sekretarzem oddziału Goszczańskiego Oddziału Związku Potrafotnicy Dolnej w tej kadencji. Józefa Jagiewa, jestem skarbnikiem w oddziale, a funkcję objęłam po świętej pamięci Mariannie Barnaś. Ksiądz Piotr Tarak, obecnie pewnie już od 2 lat funkcję kapelana naszego oddziału, otaczam duszpasterską opieką wszystkich członków. Karol Jagiewa. Do oddziału należy od 2013 roku, od 2019 roku pełnię funkcję chorążego. Nazywam się Maria Chlebek, jestem członkiem Związku Potan od samego początku, od samego założenia, od 30 lat, od 1992 roku. W tej chwili jestem członkiem zarządu, już którąś kadencję. Nazywam się Agata Flipała, jestem członkiem zarządu Związku Podhalan Oddziału Goszczańskiego w Ochotnicy Dolnej. Pracuję z dziećmi. Zajmuję się regionalizmem i tym, żeby najmłodsi wiedzieli, czym jest mała ojczyzna. Jako Związek Podhalan i jako prezes współpracujemy z parafią Ochotnica Dolna, z urzędem gminy Ochotnica Dolna, no i z WOK-iem Ochotnica Dolna, gdzie no, bardzo dobrze się współpracuje. Związek Podhalan pełni bardzo ważną rolę w życiu parafii. Co drugą niedzielę miesiąca mają swoją uroczystą mszę świętą, gdzie przychodzą w strojach regionalnych, przygotowują czytania, psalmy. Pod kierunkiem pani Agaty dzieci przygotowują śpiewy na tą mszę świętą. Jest bardzo uroczyście, tak samo w innych uroczystościach, między innymi Boże Ciało, czy dożynki parafialne. Chciałem powiedzieć, że no, mnie jako wójtowi na samourzędowi się bardzo dobrze współpracuje ze Związkiem Podhalan i to nie inną, ta współpraca polega na tym, że my pomagamy, ale my też pomoc otrzymujemy. Przy każdej imprezie jest Związek Podhalan, razem współpracujemy, napisaliśmy książkę parę roków temu, dawna kuchnia górali gorczańskich. Teraz zaś współpracujemy przy innych projektach i związanych z naszą tradycją i też będziemy razem współpracować, będziemy karcować polany, żeby z powrotem one były tak jak dawni nasi dziadkowie, pradziadkowie pasali. I też chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze się nam współpracuje, bo WOK to też jest, można powiedzieć, nasza instytucja i razem 3 roki temu my zorganizowali pierwszy kongres kultury korczańskiej, gdzie my pokazali wszystko to, co najlepsze z nas gmin. Bardzo pięknie dziękuję za współpracę. Bardzo mi jest miło gościć was tu w tej sali, którą zresztą sami sobie zrobiliście we współpracy z WOK-ą. Fajnie jest słyszeć, jak przychodzicie, jak tu gwarzycie, jak radzicie, co zrobić, żeby było dobrze. Bardzo fajnie się nam współpracuje. No myślę, no mam nadzieję, że też żeście są zadowoleni, że jakoś to wszystko się wspólnie kręci, coś się temu myślamy. Jak nam trzeba coś WOK-owi tu podziałać w kulturze, lecę, dzwonię do prezesa, prezesie ratuj. Gaździny już szykują, już gotują, już jest impreza i wszystko to się fajnie kręci, za co bardzo wam dziękuję.